koncertem noworocznym w wykonaniu zespołu Dzień Dobry rozpoczynamy nowy cykl koncertowy Nowa Huta, dlaczego nie, w roku 2011. Po raz czwarty już gościmy w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski, Arka Pana. Hey! Narodzenia Pana, dzień dziś wesoły, hey! Wyśpiewują chwałę, bądź żywoły. Radość ludzi wszędzie płynie, a nie budzi przy dolinie. Pasterzów co paśni pod morem goły, pasterzów co paśni pod morem goły. Gdy anielskie głosy słyszeli, zaraz do Betlejem prosto wierzeli. Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. I oddali dary, co z sobą wzięli. Od samego początku są z nami wolontariusze w hospicjum świętego Łazarza. A ja mam to szczęście, że nie muszę Państwa o grosiki prosić, tylko za nie cały czas dziękuję. Nie tylko za grosze zebrane, ale i za złotówki. Hospicjum Świętego Łazarza pierwsze w Polsce, tuż za ścianą. Ci, którzy przybyć tu osobiście nie mogą, wiedzą, że takie koncerty się odbywają i są Państwu bardzo wdzięczni. Świecie nasz, chcę być z Tobą z mowy, z blaskiem Twym, z siłą Twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam jasny wpływ oczekiwania. Świecie nasz, daj nam gasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam pomieć dalki dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Kiedy otrzymaliśmy zdjęcia Stanisława Senisona pochodzące z 1949 roku, a przedstawiające początki budowy Nowej Huty, zorientowałem się, że spośród tych niemal 300 zdjęć bardzo wiele układa się w logiczny ciąg panoram. Składały się one nieraz nawet z kilkunastu zdjęć, które po zeskanowaniu i obrobieniu należało ułożyć w odpowiedniej kolejności, wyrównać tonalnie, rozjaśnić cienie obrazu, a czasami przyciemnić światła. I po tej całej obróbce zaczął się wyłaniać najpierw na komputerze, później na odbitkach obraz minionej rzeczywistości. Te zdjęcia zostały pokazane na wystawie Narodziny Nowej Huty, którą w ciągu miesiąca obejrzało kilka tysięcy osób i panoramy te okazały się prawdziwą sensacją. Przyjechaliśmy z młodzieżą niemiecką, z młodzieżą z Paderborn, również jest młodzież czeska, z Irkowa.
No i oczywiście jest młodzież nowochódzka, która bierze udział w tym projekcie. Tytuł spektaklu Drzwi. Dlaczego drzwi? Jest to taka bardzo symboliczna nazwa. Drzwi, które coś dzielą, drzwi, które można otworzyć, drzwi, które można zamknąć, drzwi, które są granicą, ale jednocześnie jakąś możliwością otwarcia się na drugiego człowieka. Czerwone jabłuczko dawała mnie, że styl, synecie, nie rozumie. Sam si jabłuczko zwróć jej. Zaczynamy myśleć na temat naszych korzeni, na temat naszej przeszłości, na temat naszych uwarunkowań, na temat tego, jak powinna wyglądać Europa, jak powinien świat wyglądać jutro. Ważne jest, co chcemy robić, co chcemy osiągnąć. Mieć jakiś cel i starać się ten cel zrealizować naprzeciw wszystkim trudnościom i naprzeciw czasowi, który jest bardzo skomplikowany. Ta praca ma sens, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy konfrontują się ze swoją własną przeszłością, już jutro będą decydowali o naszą przyszłość. Dlatego też trzeba im pokazać jak najwięcej i żeby z tego jak najwięcej wybrali to, co jest najlepsze. Przyszłość w ogóle młodzieżowych projektów powinna należeć do tych trzech krajów, do Polski, Czech i do Niemiec, ponieważ konfrontacja akurat z tymi trzema krajami jest bardzo ważnym elementem. Mamy wspólne korzenie i wspólną przyszłość.